Dla kibiców weekendowy turniej był pierwszą okazją, by w akcji we Wrocławiu zobaczyć Nowy Śląsk, drużynę, która ma w nadchodzącym sezonie walczyć o zwycięstwo w pierwszej lidze i awans do Ekstraklasy. Zespół Tomasza Jankowskiego i Jerzego Hudeusza nie rozczarował w półfinale. Gospodarze wygrali z AZS-em Szczecin aż 95-70. Przewaga Śląska była ogromna w każdym elemencie. Nasi byli lepsi. Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był zdobywca 24 punktów Paweł Kikowski. W przerwie meczu odbyła się niezwykle miła i ważna uroczystość. Uhonorowano najlepszych zawodników i trenerów w historii klubu. Odsłonięto wizerunki wybranej przez fanów i kapitułę drużyny marzeń. Na uroczystości pojawili się m.in. Andrzej Urlep, Maciej Zieliński i Adam Wójcik. Dzień później rozegrano mecze o poszczególne miejsca na podium. W finałowym spotkaniu zawodów gospodarze pokonali Siden Toruń 88-70. Znów błysnął Kikowski, który z dorobkiem 16 oczek ponownie był najlepszym strzelcem Śląska. Trzecie miejsce w turnieju zajęła Stal Ostrów Wielkopolski. To był udany weekend z basketem w Kosynierce. Mieliśmy przedsmak emocji, jakie czekają nas już w sobotę. Za kilka dni przecież inauguracja rozgrywek pierwszej ligi.